twoim pokazie było oprócz gracji bardzo dużo takich fizycznych elementów. Czy pole dance daje tutaj popalić dziewczynom, które pole dance ćwiczą? Oczywiście, że daje. No, ja sama pamiętam swoje początki, kiedy oglądałam filmiki na różnego rodzaju kanałach internetowych i próbowałam to powtarzać. Wydawało mi się, bo dziewczyny robiły to z niesamowitą lekkością, więc wydawało mi się, że u mnie to będzie wyglądać tak samo. Natomiast okazywało się potem, że jest to naprawdę ciężka praca, wzmocnienie wszystkich partii mięśniowych tak naprawdę od samego początku, od podstaw. Więc owszem, jest to bardzo trudny sport i myślę, że spokojnie mogę go postawić na równi z każdym innym sportem wyczynowym, który no, jest niesamowicie wymagający. Wiadomo, rozciągnięcie jest konieczne, wzmocnienie, żeby móc w ogóle podciągnąć się na tej rurce, nie mówiąc już o tym, żeby gdzieś tam wisieć na jednej ręce czy na jednej nodze. No, jest to trudna dyscyplina, bez wątpienia. A jak właściwie zaczęła się twoja przygoda z pole dance'em? Przeprowadziłam się do Wrocławia na studia, natomiast trenowałam akrobatykę sportową wcześniej. No i chciałam to kontynuować, niestety nie miałam we Wrocławiu takiej możliwości. W międzyczasie zapisałam się na studiach na zajęcia z aerobiku sportowego i w tej kategorii również startowałam na akademickich mistrzostwach Polski. Natomiast wtedy strasznie siadły mi stawy. No był to jeszcze bardziej chyba wymagający sport, ponieważ było bardzo duże obciążenie właśnie na stawy skokowe, na staw kolanowy. Nie mogłam tego kontynuować, ale w międzyczasie okazało się, że zaczyna rozwijać się pole dance. I to były takie naprawdę malutkie, malutkie kroczki, kiedy ludzie jeszcze nie wiedzieli, co to jest. A mnie udało się uczyć jedną z aktorek do sztuki, która też musiała nauczyć się wszystkiego od podstaw. A ja z racji na swoje akrobatyczne korzenie byłam w stanie pokazać jej te podstawy, obroty, jakieś ruchy, w których można nieco bardziej wyciągnąć nogę, nieco bardziej się wygiąć. No i tak to się zaczęło. W międzyczasie otwierała się pierwsza szkoła tańca pole dance we Wrocławiu i tam tak naprawdę od razu znalazłam zatrudnienie, więc nie miałam jak gdyby z tym problemu. Cieszę się, że mogłam być tą jedną z pierwszych. Możemy przeczytać, że jesteś mistrzynią Polski, finalistką Mistrzostw Europy i półfinalistką jednego z ciekawych programów w mainstreamowych mediach. Czy to pozwala ci być inaczej odbieraną w środowisku pole dance'owym? Na pewno, natomiast chciałabym sprostować jedną informację odnośnie tego, że jestem mistrzynią Polski. Owszem, jestem, natomiast w kategorii solistka debiutantka. Jest też kategoria elit, w której zwyciężyła inna dziewczyna, zresztą moja bardzo dobra koleżanka. Lubię z nią rozmawiać, dzielić się właśnie przeżyciami na temat swoich treningów i zawodów, więc nie chciałabym ujmować jej wyróżnień, ale tak, pozwala mi to być nieco bardziej rozpoznawalną i cieszę się z tego, bo okazuje się, że można promować pole dance nie tylko w kategorii czysto sportowej, ale też można pokazywać, że jest to całkiem ciekawa alternatywa, jeżeli chodzi o rozrywkę, o taką rekreacyjną zabawę. Pokazuje, że ludzie mogą się tym interesować na co dzień, mogą trenować, może niekoniecznie wyczynowo, bo wiadomo, że nie każdy ma ochotę czy ma smykałkę do tego, żeby startować na zawodach, ale po prostu, żeby się tym dobrze bawić. Dzisiaj prowadzisz warsztaty, tak? Masz kilka kursantek, kilkanaście dziewczyn, które uczą się od ciebie sztuki sportu, którym jest pole dance. Czy jak je oceniasz, ewentualnie co mogłabyś im doradzić w tej ich własnej karierze w pole dance? Dziewczyny są przede wszystkim bardzo mocno zmotywowane. Widać, że chcą się uczyć i to już jest tak naprawdę, myślę, że spokojnie 70% sukcesu, bo bez motywacji nie osiągnie się efektów. Wiadomo, że nie można sobie też folgować. Jeżeli ćwiczymy, to ćwiczymy na 100%. Staramy się wszystko powtarzać, analizować. Jeżeli gdzieś popełniamy błąd, staramy się go znaleźć, poprawić. Myślę, że tak jak w każdej innej dyscyplinie, dążymy do tej perfekcji.